Jak twierdzi sam pan Roberto, będzie ona bardzo nowoczesna w porównaniu z poprzednimi prezentacjami tej opery. Chociażby przez stroje zaprojektowane przez pana Pawła Dobrzeckiego. I chyba po raz pierwszy w historii tego przedstawienia chór oprócz śpiewania będzie tańczył. W dodatku sambę. To pierwsza próba ze scenografią i kostiumami. Reżyser po raz pierwszy zobaczy w rzeczywistości to, co wcześniej wymyślił ze scenografem. Szanowni Państwo, na razie się bawimy, tak? Zmieniamy. Kochani! Podobała się panu próba? Wiesz, reżyser nie...